Dzień dobry Państwu, Michał Wycieszek, Jara Poland. Kolejne spotkanie w ramach Borówkowego Faktory. Jak Państwo widzą, jesteśmy po raz kolejny tutaj w gospodarstwie doktora Pawła Krawca. Kwatera, która jest produkowana pod daszkami. Jak Państwo widzą, stopień tutaj zaawansowania zależy od odmian. Tutaj na prawo ode mnie mamy odmianę Top Shelf, na lewo jest Valor. Każda z nich trochę inaczej wygląda w tych warunkach. Zbliżamy się do połowy maja. Mamy na przemian okresy ciepłe, powiedziałbym, że nawet gorące, wymieszane z chłodnymi nocami i nawet z okresami przymrozkowymi. I tak naprawdę trudno jest znaleźć jedno proste, uniwersalne rozwiązanie, które będzie się sprawdzało w tych warunkach, z tego względu, że początek tej wiosny był bardzo ciepły. Chcemy dostarczać pożywienia naszym roślinom, chcemy zacząć nawożenie. Wiadomo, rusza cała ta wegetacja, potem przychodzi okres chłodu i to wszystko, co roślina wyprodukowała, zaczęła się rozwijać, no cierpi w czasie tych przymrozków. No i obserwujemy to tak naprawdę na plantacjach. Tutaj może na Top Shelfie i Valorze trochę mniej to widać, chociaż Top Shelf wykazuje ewidentne objawy tutaj skutków tych chłodowych. Natomiast jeżeli chodziliśmy po kwaterach chociażby Duke'a czy Blue Crop'a, naprawdę widać poważne uszkodzenia i mówimy tutaj zarówno o uszkodzeniach kwiatów, pąków kwiatowych, jak i też czubków pędów. No i z jednej strony oczywiście prowadzimy takie działania, które mają zabezpieczyć nas przed wejściem tych chorób. Staramy się odżywić dodatkowo rośliny, wspomóc je w tych sytuacjach, kiedy spadają te temperatury i to pobieranie zarówno korzeniowe, jak i krążenie składników w roślinie jest utrudnione. Z drugiej strony też jednak mamy świadomość, że ten okres chłodów, a może i przymrozków jeszcze się nie zakończył i też musimy ostrożnie podchodzić od tego, żeby znowuż nie zbyt przestymulować roślin, no bo jeżeli one zaczną nam wytwarzać tutaj świeże tkanki, będzie to delikatny materiał roślinny, który przy spadkach, a tak naprawdę w ostatnich dniach znowuż mieliśmy front, kiedy te temperatury spadały do zera, a nawet zdarzały się temperatury ujemne, znowuż może ulec uszkodzeniu. Także trzeba indywidualnie podejść do każdej plantacji i naprawdę odmiany. Z naszej strony co my możemy rekomendować? Jeżeli te straty nie były na tyle duże, że został nam ten plon, mamy powyżej 50% kwiatów tutaj w pełni zdrowych, powinniśmy przejść do tego, żeby je zabezpieczyć przed tymi chłodami i tutaj znowu już będziemy powracać do zastosowań, które rekomendowałem wcześniej, czyli do fruit controllera, czyli to jest odżywienie dolistne. Tak naprawdę zależy nam na dostarczeniu dużej dawki fosforu oraz mikroelementów cynku i baru do kwiatów, tak żeby je wspomóc, zasilić je energetycznie, bo wiadomo, w tych okresach chłodu ten system korzeniowy znowu słabiej pracuje, mamy problem z pobieraniem fosforu, mniej kwiatów, które nam pozostały, a które chcemy, żeby nam zawiązały i żebyśmy mieli te zawiązki owocowe. No ale musimy je odpowiednio zabezpieczyć. W tych odmianach, gdzie już mamy te zawiązki owoców, musimy pamiętać, że potrzebne nam są także asymilaty, które są produkowane przez liście, więc warto dodatkowo odżywić te liście. W tym przypadku warto by zastosować Crystal Leaf Photo, tak żeby wzmocnić ten liść, wysycić go chlorofilem, aby regenerować roślinę po tych uszkodzeniach, szczególnie w tych wcześniejszych odmianach. I to są takie te dwa rozwiązania dolistne, są takimi ośrodkami, rozwiązaniami takimi zaradczymi, chwilowymi. Warto też pamiętać, żeby podstawą tutaj odżywienia rośliny jest fertygacja, czyli warto jest dostarczać tych składników poprzez linie nawadniające, no i dalej system korzeniowy. Tutaj dalej kontynuujemy nawożenie Superbomb Blue. Natomiast jeżeli mamy już małe zawiązki owoców i wzrost tych zawiązków, dodatkowo oprócz tej Superby Blue, która w tej fazie jest w dawce 50 kg na hektar, możemy przejść do kolejnej fazy, czyli wzrostu owoców. Wtedy mamy 25 kg Superby Blue na hektar na tydzień, plus uzupełniamy to krystalonem brązowym, wysokopotasowym w dawce 15 kg na hektar na tydzień. Natomiast też warto rozważyć sytuację, kiedy naprawdę te uszkodzenia są dużo wyższe kwiatowe. No i wtedy powinniśmy przejść bardziej na regenerację roślin, na budowanie tych pędów, które będą nam dawały plon w kolejnym roku. No i wtedy powinniśmy się bardziej skupić na części wegetatywnej, ograniczyć trochę to nawożenie potasowe, ponieważ nie będziemy już mieli takiej ilości owoców, natomiast skupić się mocno na budowaniu tej masy zielonej, czyli wtedy znowuż większe dawki Crystal Leaf Photo, częściej go stosować tak, żeby te liście produkowały ten materiał, który będzie potrzebny roślinie do regeneracji. Można to także
dodatkowo wzmocnić saletrą wapniową kalcynit. Tu naprawdę widzimy dobre rezultaty zarówno azotu, jak i wapnia na budowaniu tej masy zielonej. No i wtedy przedłużamy to stosowanie Superby Blue w wyższej dawce, która będzie nam dawała gwarancję budowania właśnie tych nowych pędów, tak żebyśmy w przyszłym roku mieli gwarancję wysokiego plonu. Natomiast warto dostosować sytuację do własnej plantacji, obserwować tą sytuację, ocenić tak naprawdę, jakie są straty, sprawdzić te pędy wierzchołkowe, czy rozkroić dobrze, czy na pewno nie ma tam uszkodzeń, czy może jednak są uszkodzenia, bo to też zmieni naszą strategię nawożeniową. Jeżeli tych strat no, nie było dużo, warto zastosować Yaravita Frutrel, czyli jest to podobny skład, nawóz długodziałający, który poprawi nam tutaj zawiązywanie tych kwiatów, które mamy na roślinie. Oczywiście zapraszam tutaj na wejścia na kanał Jagodnika. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, zapraszamy do nas do kontaktu.